Poprzedni test smaku ostrych takisów oraz czekolad Mr. Beasta bardzo wam się spodobał, więc witam w kolejnym odcinku. Takisy dalej tu mam schowane, jeszcze nie dokończyłem, ale wciąż je spożywam. A dziś również coś, co mi mam nadzieję wypali dupę. Lacy Flaming Hot, czyli jakaś nowość z chyba żabki. Także otwórzmy. Pachną takim... O, ja znam. Jak ten smak się nazywał tych chipsów? Są takie pyszne, ostrawe chipsy. Smakują też trochę, takie były chyba chrupki, to były chyba Cheetosy, takie takie trójkątne, pizzowe, bo tak trochę pachnie, ale jeszcze ten Lacy Pizza Hut, o właśnie. Tak. Dobra, spróbujmy, no wyglądają normalnie. Czy są ostre? Nie mam pojęcia. Weźmy taki kawałek po prostu na raz. Okej. Są lekko już po czasie ostre, ale jakoś tak nie palą tak mocno. Nie są jakoś mega ostre. Są trochę zbliżone do smaku takisów, ale ja bym powiedział, że to są po prostu lejsy pikantne. I tyle, to nie mam co tu więcej powiedzieć. Są dobre. Z pewnością zaraz zjem całą paczkę, bo są naprawdę dobre. A czy są jakieś mega wybitnie ostre? Nie. Więc jeśli ktoś lubi takie pikantne albo ostre, no to proszę sobie zjeść. Czekajcie na kolejne odcinki testu smaku, a tu w karcie, w prawym górnym rogu, w playliście macie wszystkie odcinki testu smaku. No i jeszcze czeka mnie jeden test smaku, Raw Potion, drugi smak, ale go jeszcze nie zdobyłem, więc eluwina.